Dziś o godzinie 23 w Madrycie, stolicy Hiszpanii. Na stadionie Realu Madryt Estadio Santiago Bernabeu, przy 80 tysiącach kibiców na stadionie i niezliczonej ilości przed telewizorami, odbędzie się rewanżowy mecz o Superpuchar Hiszpanii pomiędzy Realem Madryt a FC Barceloną. Kto wygra? Przekonamy się już za kilka godzin. Na samym początku powinniśmy ustalić, co wiemy po pierwszym meczu. Niewątpliwie i niezaprzeczalnie to drużyna królewskich jest faworytem do sięgnięcia po Superpuchar. Grają przed własną publicznością i co najważniejsze, z Barcelony przywieźli korzystny wynik. Pozwoli on odnieść im końcowy sukces, nawet gdy mecz przegrają na przykład 0-1. Pierwszy mecz wzbudził wiele kontrowersji. Decyzje sędziowskie w tym meczu pozostawiły spory niesmak. Kibice Realu przed dzisiejszym meczem planują machać białymi chusteczkami. Ma to wyrazić ich niezadowolenie z decyzji arbitrów w niedzielnym spotkaniu, a także karę 5 spotkań dla Cristiano Ronaldo. Dziś cały świat będzie patrzył na ręce arbitrów. Po ostatnich wydarzeniach poziom sędziowania dzisiejszego meczu musi być wyższy. Myślę też, że sędziowie w podświadomości będą mieli fakt, że to Real ostatnio został skrzywdzony. Czy w jakikolwiek sposób wpłynie to na wynik meczu? Czy Barcelona jest w stanie postawić się Realowi? Czy uda im się strzelić 3 bramki, aby zdobyć puchar? A może padnie taki sam wynik jak na Camp Nou? Tylko że to Barca zdobędzie 3 bramki i będziemy mieli dogrywkę. Bukmacherzy nie mają wątpliwości. Ich zdaniem to Real zgarnia super puchar. Kurs na to, że ekipa z Katalonii sięgnie po to trofeum, jest bardzo wysokie. Około godziny 1 w nocy wszystkiego się dowiemy. Nie zapomnij ocenić tego filmu. Jeśli możesz, udostępnij go swoim znajomym oraz zasubskrybuj kanał, aby nie ominęły Cię inne materiały. Do usłyszenia!